apokalipsa świętego Jana, czyli tak naprawdę szokująca wizja końca świata. Wizja końca świata, czy też powstanie nowego świata, powstanie świata na nowo. Dzisiaj przedstawiam apokalipsę świętego Jana, ale bardziej w zarysie historycznym, bardziej w zarysie tutaj interpretacji, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, apokalipsa świętego Jana, czyli inaczej Księga Objawienia, Objawienie Jana. Jest to jedyna prorocza księga Nowego Testamentu opisująca zagładę świata, powstanie nowego świata i sąd ostateczny. No niektórzy tutaj interpretują to, jakby kojarzą ten nowy świat z New World Order, tak, nowy porządek świata z władzą globalną. No ale dobra, teraz tak. Apokalipsa zawiera bardzo liczne odwołania do Starego Testamentu. Tradycja za autora uważa Jana Ewangelistę, choć nie jest to pewne, a księgi różnią się od eschatologii Ewangelii Jana. Powstanie datuje się na okres prześladowań chrześcijan w Azji Mniejszej po roku 68 bądź na koniec I wieku. Część biblistów jest zdania, że powstawała w dwóch etapach. I teraz zobaczmy sobie, na czym ona polega. Jest to jedna z najtrudniejszych do zrozumienia i bardzo różnie interpretowanych ksiąg biblijnych. Niektórzy ojcowie Kościoła, m.in. Jan Chryzostom, sprzeciwiali się włączeniu tej księgi do kanonu ze względu na jej wieloznaczność i nadużywanie przez heretyków. W wielu tłumaczeniach Biblii, m.in. katolickiej Biblii Jakuba Wójka oraz przekładach protestanckich, np. Biblii Warszawskiej, tytuł księgi przetłumaczono na Objawienie Świętego Jana. Objawienie Świętego Jana. Jako że greckie słowo apokalipsis w języku polskim oznacza dosłownie objawienie, odsłonięcie. Zwykle umieszczana jest na końcu Nowego Testamentu, ale niektóre rękopisy umieszczają ją wcześniej. Minuskuły 325 i 336 umieszczają ją pomiędzy listami powszechnymi a listami Pawła. I teraz samo słowo apokalipsa oznaczało pierwotnie objawienie. W czasach nowożytnych zaczęto nimi również określać opisany w apokalipsie świętego Jana koniec czasów. Na XIX wiek datowane są pochodne przymiotniki, na przykład apokalipst, apokaliptist. W późniejszym okresie apokalipsa stała się również nazwą pospolitą odnoszącą się do wszelkich katastroficznych wizji czy też wydarzeń. No właśnie, i teraz zobaczmy sobie, na czym dokładnie polegała ta apokalipsa. Według Justyna Męczennika apokalipsa powstała podczas wojny żydowskiej. Apokryficzne dzieje Jana oraz Tertulian podają, że Jan został zesłany na Patmos przez Nerona. W tym samym okresie umiejscawia powstanie księgi Teofilakt. Biskup Ohrydy w swoim komentarzu do Ewangelii Jana w wydaniach Pasztity autoryzowanych przez Kościół Syryjski we wstępie do Apokalipsy podaje się objawienie, które zostało dane Janowi Ewangeliście przez Boga na wyspie Patmos, na którą został zesłany przez cesarza Nerona. I tak tu właśnie wygląda. Teraz współczesne teorie dotyczące apokalipsy. Od końca XIX wieku powstały liczne teorie wyróżniające w apokalipsie źródła i podźródła. Teorie te przyniosły przynajmniej tę korzyść, że poznano dokładnie wszystkie paralele apokalipsy w tekście Starego Testamentu, jak i literaturze pozabiblijnej. W połowie XX wieku powstała teoria Marie-Emile Boismard, dominikanina, członka szkoły biblijnej w Jerozolimie, godząca głosy tradycji z nowożytnymi teoriami pluralistycznymi. Apokalipsa została zredagowana w oparciu o dwa napisane przez tego samego autora, ale w różnym czasie źródła. Teoria ta cieszyła się wielką popularnością w latach 50. i 60., chociaż już w latach 70. większość biblistów ustosunkowała się do niej krytycznie. To po dziś dzień ma ona swoich zwolenników. Współcześnie dominują przekonanie, że trzy pierwsze i ostatnie rozdziały Apokalipsy, także kilka krótkich fragmentów w środku, pochodzą od innego autora, ucznia wizjonera, ze względu na różnice stylistyczne.
No i dlatego właśnie stała po prostu problem w interpretacji tego, tak? Różnie zinterpretowane, no bo jeżeli tak naprawdę tutaj autorami były dwie osoby i te osoby tak naprawdę miały inną wizję, tak? Jeżeli to był uczeń, to miał inną wizję i dlatego te interpretacje są różne, bo gdyby to było stanowisko tak naprawdę jednej osoby, która by to redagowała, to było to łatwiejsze. Stanowisko to prezentuje Heinrich Kraft, Pierre Prain, David Aun, dobra, to są nazwiska, przedstawiają argumentację na temat jedności literackiej tekstu, włączając tym samym również i przedostatni rozdział do zasadniczego, pochodzącego od tego samego autora tekstu Apokalipsy. Dobra. Spór o jedność literacką Apokalipsy nie został jeszcze rozstrzygnięty. Czyli nie wiemy tak naprawdę, czy została ona sporządzona przez jedną osobę, czy przez dwie osoby, przez ucznia. I teraz tak, wczesne pochodzenie Apokalipsy, rozdziały 6 i 7 opisują sytuację, jaka panowała w Palestynie na krótko przed wybuchem powstania żydowskiego. W rozdziale 11 znajduje się opis świątyni w Jerozolimie, więc ta nie mogła być jeszcze zburzona. Stało się to w roku 70 naszej ery. Rozdział 12 oddaje sytuację z czasów wojny żydowskiej, rok 68. Natomiast w Apokalipsie jest mowa o 7 królach. 5 upadło, 1 jest, inny nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. Czyli 5 upadło, 1 jest, inny nie przyszedł, a gdy przyjdzie i będzie mógł krótko tylko pozostać. 1 jest, to jest Neron, inny nie przyszedł, może Wespazjan, bądź któryś z jego 3 krótko władających poprzedników, Galba, Oton i Witeliusz. Wskazuje to na rok 60 naszej ery. Za wczesnym datowaniem opowiadał się Westcott Hort. No i tutaj są nazwiska tych właśnie tutaj, tych po prostu uczonych. Powołał się na opis świątyni z 11 rozdziału, która podczas pisania Apokalipsy nie była jeszcze zburzona. Wielokrotnie powtarzany w Apokalipsie zwrot czas jest bliski 6 króla 17 rozdziału, utożsamia z Neronem. Gentry datował Apokalipsę na lata 65 do 66. Późne pochodzenie Apokalipsy. Wśród argumentów za późnym datowaniem podaje się sytuacja kościołów opisana w rozdziałach 2 do 3 bardziej odpowiada tej z końca I wieku niż końca lat 60. Kościół w Efezie utracił pierwszą miłość, w cudzysłowie, co sugeruje upływ czasu. Laodycea nazwana została bogatą, podczas gdy w latach 60-61 nawiedziło ją trzęsienie ziemi, więc musiało upłynąć więcej niż 3-4 lata. Istnienie kościoła w Smyrnie bywa też podawane jako argument za późną datą. Niektórzy twierdzą, że chrystologia Apokalipsy jest na tyle rozwinięta, że musi pochodzić z lat 90. No ale tutaj jest tak naprawdę kwestia tego, kiedy ona została sporządzona, tak, w jakich datach. No i teraz tak, jeśli chodzi tutaj o interpretację, tutaj tą wizję, no to mówi się w ten sposób, że dojdzie do tragedii, tak, do tragedii ogromnej, praktycznie świat zostanie unicestwiony. Warto tutaj wspomnieć też jeszcze jednego autora. David E. Aun, autor trzytomowego komentarza do Apokalipsy, zwrócił uwagę na różnice stylistyczne oraz chrystologiczne zachodzące pomiędzy partiami Apokalipsa, tutaj 1.12, i tutaj są szczegółowe. Były dziełem anonimowym bądź pseudonimowym, dokonana przez wczesno chrześcijańskiego proroka między 60 a 74 rokiem. No właśnie, bo tutaj się mówi o tym, że dokonano właśnie tej zmiany. Jest cały czas tutaj praktycznie debata między naukowcami, tak, czy znawcami, co tak naprawdę ona zawierała. I teraz struktura księgi. W zależności od przyjętego kryterium, księgę można podzielić na wiele różnych sposobów. Schemat poniżej ukazuje strukturę, jaką sugeruje sam tekst. Jest to prolog, część pierwsza, część druga i epilog. Tak, i jeśli chodzi o część pierwszą, jest to listy do 7 kościołów, zborów. Część druga to jest prowadzenie, wizja tronu, baranka, zwoju księgi, potem 7 pieczęci, 7 pieczęć wchłania część po niej następującą, 7 trąb, 7 trąba wchłania część po niej następującą, znak niewiasty, smoka, aniołów z 7 plagami, 7 plaga wchłania część po niej następującą. I konkluzja, prezentacja Wielkiego Dnia Ostatecznej Interwencji Chrystusa. Czyli jakby tutaj najbardziej kluczowa są te dwie ostatnie, czyli znak niewiasty, smoka, aniołów z 7 plagami, 7 plaga wchłania część po niej następująca i konkluzja, prezentacja Wielkiego Dnia Ostatecznej Interwencji Chrystusa, czyli przyjście tak naprawdę Chrystusa i tutaj przyniesienie nowego porządku świata.
Ale tak jak mówię, no niektórzy to interpretują w kontekście czasów współczesnych i globalizacji, to już jest inna interpretacja. Prolog księgi określa ją jako objawienie Jezusa Chrystusa, które dało mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, które utrzymał autor nazwany Janem. Księga jest adresowana do 7 kościołów, do których Jan, współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, kieruje proroctwa, oceniając ich cnoty i zasługi, a także wady i grzechy. Następnie Jan opisuje wizję Boga zasiadającego na tronie czci, oddawanej mu przez 24 starców i 4 istoty żyjące oraz baranka otwierającego księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci, których otwarcie wiązało się z wydarzeniami na ziemi. Pojawianie się kolejno 4 jeźdźców apokalipsy, widzenie dusz męczenników domagających się sprawiedliwości, trzęsienie ziemi połączone z zaczernieniem słońca, krwistą barwą księżyca, upadkiem gwiazd, ogólnym przewrotem w świecie materialnym. Po otwarciu 7 pieczęci następuje wizja 7 trąb, których brzmienie również wiąże się z wydarzeniami światowymi. Spalona ziemia, krwiste morze, zatrute źródła, zaćmienie ciał niebieskich, Abaddon szarańczą, 200 milionów jeźdźców zabijających 1/3 ludzi. I to też jest kluczowe, tak? Czyli spalona ziemia, krwiste morze, zatrute źródła, zaćmienie ciał niebieskich, Abaddon szarańczą, 200 milionów jeźdźców zabijających 1/3 ludzi. Po wybrzmieniu 7 trąby ukazała się niewiasta, która porodziła syna, i walka w niebie między Michałem i jego aniołami, a smokiem i jego aniołami. Smok przekazał władzę bluźnierczej bestii, na usługa której była inna bestia, której imię jest 666. Po jej przejściowym triumfie następuje triumf baranka, któremu towarzyszą 144 tysiące, któremu towarzyszą 144 tysiące. Wizja żniwa i winobrania, otwarcia świątyni przybytku, świadectwa i aniołów, 7 czaszami, których wylewanie powodują 7 plag spadających na ludzkość. Złośliwa rana w ciele sługi bestii, krwiste morze, krwiste źródła i rzeki, wielki skwar, ciemność w królestwie bestii, wysuszenie wód Eufratu, trzęsienie ziemi i rozpad Babilonu na 3 części. Następnie autor kreśli wizję upadku i zagłady wielkiego Babilonu, ostatecznej walki słowa Boga z bestią, sądu ostatecznego i miasta Bożego, nowego Jeruzalem. Księgę wieńczy wyrażenie przekonania o rychłym, powtórnym przyjściu Jezusa. Mówi ten, który o tym świadczy: zaiste przyjdę niebawem, amen, przyjdź Panie Jezu. Czyli to też jest tutaj kluczowe dla zrozumienia właśnie tej apokalipsy. Złośliwa rana w ciele sług bestii, krwiste morze, krwiste źródła i rzeki. Czyli tak naprawdę to mogą być rzeki morza, które są splamione krwią na skutek wojny, tak? Czyli tysiące ludzi albo miliony ludzi umrą i właśnie one będą zmieniać kolor na skutek właśnie krwi, która będzie się wylewać z tych ciał, tak, ofiar. Wielki skwar, czyli zmiany zachodzące na ziemi na skutek globalnego ocieplenia. Ciemność w królestwie bestii, wysuszenie wód Eufratu. Trzęsienie ziemi i rozpad Babilona, trzy części. Trzęsienie ziemi, bardzo często porównywane tak naprawdę do trzęsienia ziemi, które nawiedza świat, tak? Czyli tutaj Azja, no i Włochy. Wysuszenie wód Eufratu to jest porównywane z tak naprawdę tej kwestią brak dostępu do wody w Afryce, tak? I walka praktycznie o wodę w Afryce. Rozpad Babilonu na trzy części, czyli tak naprawdę podział, tak? Można powiedzieć podział tutaj tego Babilonu na 3 odmienne strefy, czyli nie stanowi jedności. No tak to właśnie wygląda. Być może w innym filmiku zrobię tutaj dokładną analizę treści tej księgi. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!